Obserwator Finansowy, portal ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego, otrzymał Nagrodę Gospodarczą Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Gala wręczenia nagród odbyła się 23 maja bieżącego roku. Chciałem serdecznie pogratulować, przekazując tę nagrodę. Byłem jej gorącym orędownikiem. Kilka miesięcy, może do kilkanaście, bo ten czas szybko płynie, jeden z dziennikarzy zadzwonił do mnie z pytaniem, jakie ja blogi czytuję, bo robi taki rekonesans, taką sondę wśród różnych analityków. Wymieniłem wśród polskich blogów, między innymi Obserwatora Finansowego, zaraz po kryzys blogu Mateusza Machaja. Po jakimś czasie dopytywałem się dziennikarza, który miał przygotować na ten temat artykuł, co się stało z tym artykułem. Powiedział, że nic z tego nie wyszło, dlatego że polscy analitycy nie czytają żadnych blogów. Więc ja chciałem powiedzieć, że czytam, bo wychodzę z założenia, że zanim coś napiszę, to lepiej czegoś się dowiedzieć. Z Obserwatora Finansowego wielu ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Gratuluję. Nagrodę odebrał redaktor naczelny portalu Krzysztof Bień. Obserwator dosyć krótko istnieje, a już ma nagrodę, jest wyróżniany, zauważany i wyróżniany. Czyli to świadczy o tym, że to, co robimy, jest przydatne, pożyteczne. Ludzie, którzy trafiają do nas, do naszego serwisu, znajdują nam dla siebie interesujące treści. Nagroda została przyznana w kategorii media, a w uzasadnieniu napisano za kompetentną i przekrojową prezentację różnych stanowisk w zakresie ekonomii. To, co robimy, to, o czym piszemy, to dotyczy spraw tak podstawowych jak makroekonomia czy finanse publiczne. Szukamy ciekawych rozmówców zarówno wśród noblistów, profesury. Współpracujemy z różnymi ważnymi instytucjami, tak jak na przykład, czy też z mediami, jak Ekonomist, co pozwala nam korzystać również z dorobku wiedzy, nie tylko w Polsce zbieranej, ale też i z najciekawszych analiz, które się pojawiają w świecie. Oficjalna strona internetowa portalu to www.obserwatorfinansowy.pl. Zespół nasz liczy w tej chwili 5 osób. Oprócz mnie jest Katarzyna Mokrzycka, moja zastępczyni, Marek Pielak, Krzysztof Nędzyński, no i oczywiście Ania Maślakowska, która jest od samego początku. Świetnie nam się pracuje. Uważamy, że warunki, jakie mamy stworzone w Narodowym Banku Polskim, są naprawdę dobre. Możemy się po prostu koncentrować na tym, co jest ważne dla czytelników.